W 1984 roku poproszono mnie właśnie, bo tutaj na Ealingu nasz wiceprezes parafii wraz z reprezentantem królowej na Ealing, który był członkiem St. John Ambulance, która jest taka właśnie organizacja podobna do maltańskiej służby tej medycznej w Polsce, korzenie, prawda, od świętego Jana Jerozolimskiego, tych szpitalników, no żeby może polski oddział rozpocząć. No ja miałam tam być tylko tak dla, żeby doradzić, no tego już się broniłam bardzo, bo mówię, że mam za dużo już zaangażowania, ale no to tylko tak, wiesz, doradzisz. No ja, rozpoczęliśmy tam różne parę spotkań, jak to zorganizować i tak dalej. No i w marcu zwołaliśmy ogólne zebranie, to marcu 1984 roku. No i parę osób się zgłosiło, no i rozpoczęliśmy szkolenia. No a żeby móc doradzać i żeby wiedzieć, o co tam chodzi w St. John Ambulance protokoły, no to ja musiałam też to z nimi przerabiać, no więc też dostałam swoje dyplomy i tą pierwszą pomoc całą sobie uporządkowałam, którą to mi trochę łatwiej przyszło niż niektórym, to już wiedzę miałam, tylko to tak według, tak jak oni to radzą. No i jak ja puknęłam bakcyla, tak już 18 lat służę w tym St. John Ambulance, tej porcji, polskim oddziale właśnie. No i też mi to otwarło drzwi na bardzo różne ciekawe imprezy polskie. Ja przede wszystkim też angielskie, nie? No bo robimy, dyżurujemy w pałacach, na wystawach różnych pięknych, no na różnych bardzo ciekawych imprezach, teatrach, operach i tak dalej, więc po prostu jest to przyjemne, spożyteczne.